Otoczyła stół gromadka dziatek. Siano pachnie pod białym obrusem. Na talerzu leży biały opłatek z gwiazdką, z drzewkiem i z Panem Jezusem. W białych płatkach anielskiego chleba jakaś wielka tajemnica gości. Nie wiadomo, czy z ziemi, czy z nieba, lecz wiadomo, że to chleb się dzieli. Chleb miłości. Gdy opłatek wigilijny się dzieli uroczyście, podając go z rąk w ręce, mama mówi, że wtedy weseli Bóg miłości zrodzony wstajęce. Z tym białym opłatkiem staję przed wami. Na usta się cisną serdeczne życzenia. Niech mały Jezus łaską opromienia. Opłatek zawsze świętość. Wyobraża pamiątkę łaski dzielonej z ołtarza. Daru zesłanego z nieba. Błogosławiony kęs chleba. Ojców to naszych obyczaj prastary. Symbol braterstwa, miłości i wiary. Pamiętajmy, że gdy łamiemy opłatek, to nie tylko z najbliższymi, ale też z wami, z każdym wrogiem, i z całym światem.
Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda, starym zwyczajem zasiądziemy do wigilijnego stołu. Stół przykryty jest białym obrusem. Na sianku, na którym leży biała serweta, kładziemy opłatek. Główne miejsce przy stole jest wolne. Dla oczekiwanego gościa zapalamy światła choinki. Żywe drzewko symbolizuje Pana Jezusa, który przychodzi do nas z obfitością darów. Dary te wyraża ludzka dobroć. Święty Mikołaj dyskretnie składa je przy choince. Wieczerza wigilijna jest postna, bo wigilia znaczy czuwanie. Ilość dań wigilijnych ma nam uświadomić ważność wydarzenia. Opłatek to czysty chleb, taki sam jak we mszy świętej. Pierwsi chrześcijanie trwali na modlitwie i na łamaniu chleba. Ryba to stary chrześcijański znak wtajemniczenia. Ryby nie mają głosu, ale grecka nazwa ichthys została odczytana jako skrót tytułów mesjańskich. Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel, IHS. Zielony opłatek jest dla bydląt. One również zostały wyróżnione. Konie dostaną poświęcony owies w święto świętego Szczepana. Snop kłosów w rogu izby przypomina, że Pan Jezus narodził się w Betlejem, to znaczy w mieście chleba. On chleb rozmnażał i stał się dla nas chlebem. Radość Bożego Narodzenia wyśpiewamy w kolędach i pastorałkach. Tak zwane heroldy i gwiazdory będą nam przypominać początek czasów, kiedy Słowo stało się ciałem i Bóg zamieszkał pośród nas. Gdy wszyscy są przygotowani, gasimy światło, zostaje tylko choinka ze światełkami i śpiewamy kolędy wśród nocnej ciszy. Potem ktoś z domowników czyta Ewangelię według świętego Łukasza. Odmawiamy modlitwę pańską, Ojcze nasz, i łamiemy się opłatkiem, składając sobie życzenia.
Modlimy się i dzielimy opłatkiem, delikatnym chlebem z bielutkiej mąki. Betlejem znaczy dom chleba, aby Betlejem narodził się Jezus. Pod postacią opłatków spotykamy Go w Komunii Świętej. Sianko pod obrusem przypomina, że mały Jezus leżał w żłobku na sianie. Zaczyna się kolacja. Jemy już dosyta, lecz nie ma potraw mięsnych. Czasem bywa aż 12-13 dań. Przy stole jedno miejsce jest wolne. Dlaczego? Wigilia to święto rodzinne i dzień braterstwa. Nikt nie powinien być głodny i samotny. Jeśli ktoś zapuka do drzwi, z radością go przyjmiemy i nakarmimy, ktokolwiek by to był. Chory, brudny, bezdomny. Dziś pełne gwiazd i znowu blisko tak świąteczny czas. Każdy dzieckiem staje się jak w białym śnie. Wszyscy razem są. Kolejny rok płonie życzeń moc. Każdy tęskni za tym dniem, gdy znowu tyle serc połączy się i niech ożyje w nas świąteczny blask. Kiedy pada śnieg za jołami w tle, kolędować chcesz. Wow, święta w nas. Wow, ty i ja. Święta w nas, wow! Niebo już pełne gwiazd, lecz tylko jedna z nich dziś spełni sny. Znowu opanował świat zimowy czas. Tam, gdzie ciepły dom na nas czeka ktoś, do miłości noc. Wow! Święta w nas, wow, ty i ja, wow, święta w nas, wow. Tak szybko mija każdy dzień, więc zwolnij, niech zatrzymaj się, niech cicha noc otuli. Właśnie Tobie dziś podarować chcę ten anioła śpiew. Wow, święta w nas. Wow, ty i ja. Wow, święta w nas. Święta w nas, wow!
Po kolacji otaczamy choinkę i śpiewamy kolędy. Mało kto kładzie się spać. Dorośli, a także niektóre dzieci idą przed północą na pasterkę, pasterską mszę świętą. Gdy Jezus się narodził, aniołowie obudzili pasterzy śpiących przy stadach na polach w pobliżu Betlejem i pasterze pierwsi powitali nowonarodzone dzieciątko. W kościele tłumy ludzi, wszyscy się cieszą, jest naprawdę świątecznie. Na choinkach palą się barwne światełka, przyciąga oczy szopka. Kościół aż drży od kolęd, prawie wszyscy przystępują do komunii. Jezus dziś się narodził, narodził się dla nas, tak jak ponad 2000 lat temu, choć teraz niewidzialnie, niewidzialnie, a jednak naprawdę. Aby nowonarodzony Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. Radosnych świąt w gronie rodzinnym życzy społeczność szkoły podstawowej nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej.